przysypało trochę. Witajcie z Zagrody Królików. Co tutaj nowego się wydarzyło? Ano wydarzyło się. Zobaczcie, co tu jest. Tadam! Oto mój nowy nabytek. Zgodnie z zapowiedziami kupiłem sobie samca. Tak jest. Biały baran francuski. Taki samiec piękny. Duży. Ogólnie rasa baranów francuskich to jest rasa dużych królików. Barany, Belgii i Srokacze to są duże rasy. Jakoś mi najbardziej spodobały się i chowają mi się barany. Stąd też właśnie taki zakup. Zakupiłem go od znajomego hodowcy. Już raz od niego brałem. Zadowolony byłem, więc czemu nie? No, rozpoczynamy sezon rozrodczy. Ta samiczka już była na spotkaniu z samcem. Także dopuszczanie już było pierwszych królików. Ta i ta została już dopuszczona. Czy tam on dopuszczony do niej, w zależności jak to tam się powinno mówić. I została jeszcze jedna samiczka. Ta jako ostatnia, bo to jest samiec. Także robimy dzień przerwy. Akurat dzisiaj rano wyciągłem od samca numer trzeci wyciągłem od samca. Dzień przerwy dzisiaj będzie miał i na regenerację, i jutro dwójeczka. Także przy okazji, jak widzicie, ponumerowałem sobie wszystkie klatki. W celu również są ponumerowane butelki, po to aby zawsze butelka trafiła do tej samej klatki, żeby nie mieszać. I w momencie, gdy zbieram wszystkie butelki, wkładam do wiadra, napełniam i wracam z nimi, żeby przypadkiem czwórka nie lądowała na przykład w dwójce i tak dalej, żeby po prostu to jest taki zabieg po to, by nie roznosić chorób też. Na przykład gdyby dwójka była chora, powiedzmy, i dałbym dwójeczkę tutaj, to automatycznie zaraziłby się tamten królik tym, na co chory jest ten. Także to jest taki w sumie zapobiegawczy, że tak powiem, sposób. Tak to wygląda. Na tą chwilę mam 6 króliczków. 6 królików. No ale jeśli samiec tylko działa w temacie i robi to, po co tu jest, to szybko się ta sytuacja zmieni. W przeciągu miesiąca, powiedzmy, ta sytuacja ulegnie zmianie. Bo pierwsza samiczka już była tydzień temu, ta czarna, osamcza, więc ładny jest, piękny, piękny, czerwone oczy. Zobaczcie, duży, myślę, że około 5-6 kg ma na pewno, także geny dobre, mam nadzieję. Zastanawiałem się nad, poważnie, nad kalifornijską rasą i zastanawiałem się nad tym, czy nie sparzyć, nie zmieszać tego przypadkiem kalifornijskiej z baranem. Nigdzie nie udało mi się znaleźć w necie efektów takich powiązań. Znalazłem natomiast nowozelandzkie, które są w sumie trochę podobne do kalifornijskich i rasa też taka średnia. Znalazłem właśnie takie porównanie, efekt mieszanki właśnie Nowozelandów z baranami, z Belgami, z tymi rasami właśnie dużymi, bo ogólnie Nowozelandy i kalifornijskie są rasami średnimi. No i w sumie tylko to mnie, że tak powiem, powstrzymało od tego, by nie kupować samca
rasy kalifornijskiej, gdyż no, mógłby być troszeczkę za mały dla tych samic, które są dosyć spore, bo te samice są duże i bałem się po prostu, że on ich nie pokryje albo one po prostu mu nie pozwolą ze względu na to, że jest mniejszy od nich. Dlatego nie zaryzykowałem. No i kupiłem tego barana. Także no na razie zostaję przy rasie baranów, ale niewykluczone, że zdecyduję się kiedyś na właśnie rasę kalifornijską, ewentualnie tych Nowozelandów, gdyż to są takie typowe mięśniaki, typowa rasa stworzona na, do celów mięsnych właśnie. Szybkie przyrosty, one nie rosną duże, bo one rosną maksymalnie 5-kilogramowe z tych ras średnich, ale za to mają bardzo szybkie przyrosty i bardzo szybko osiągają dojrzałość płciową, także mogą się szybciej rozmnażać i częściej, że tak powiem, częściej może nie, ale szybciej na pewno. Ej, gdzie ty, kurde, gdzie ty, co ty, patrzcie się, no kurde, dobry jest, dobry jest. No i dobra, klatkę zamykamy, no proszę, nauczył się i tutaj będzie skokoł. No. No i co? To by było na tyle. Na bieżąco to będę wrzucał jeszcze uaktualnienia, aczkolwiek najbliższe wykoty spodziewam się za jakieś 25 dni. Ta samiczka powinna się wykocić. Zobaczymy, jak to nasz nowy członek rodziny się sprawuje. Także na razie trzymajcie się.